Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu, wolne głosy i wnioski. Szanowni Państwo, zanim oddam głos poszczególnym radnym, prosiłbym Państwa po zakończeniu dzisiejszej sesji, wszystkie osoby biorące udział łącznie z Panami Burmistrzami, o pozostanie w sali sesyjnej, bo mam 2 minutki do porozmawiania, do zakomunikowania pewnej sytuacji. Szanowni Państwo, ogłaszam 5 minut przerwy. Szanowni Państwo, wracamy po przerwie. Zanim oddam głos osobom, które zgłosiły się przed przerwą, udzielę głosu mieszkańcy miasta Koła, pani Barbarze Szczepaniak. Bardzo proszę na mównicę, tylko zgodnie z naszą rozmową, bardzo proszę. Dzień dobry. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, może sobie jako Unia Pracy w Kole jesteśmy pełni podziwu zaangażowaniu rzeczowego i finansowego amatorskiego zespołu teatralnego pod przewodnictwem pana Dariusza Matysiaka w zbiórkę na rzecz budowy pomnika ławeczki upamiętniającego wspaniałego kolanina Czesława Freudenreicha. W związku z powyższym uważamy, iż lokalizacja wyżej wymienionej pomnika ławeczki winna być wskazana przez amatorski zespół teatralny pod przewodnictwem pana Dariusza Matysiaka, notabene chlubę naszego miasta Koła. Uważamy, iż swoją pracą, wysiłkiem, zaangażowaniem i poświęceniem w przedmiotowej sprawie grupa teatralna zasłużyła sobie na ten przywilej wskazania lokalizacji pomnika ławeczki, to jest przy willi Czesława Freudenreicha. Mamy nadzieję, szanowni radni, Rady Miasta Koła, reprezentujący społeczeństwo naszego miasta, iż podzielacie nasze stanowisko w wyżej wymienionym temacie. Z poważaniem, Barbara Szczepaniak, przewodnicząca Unii Pracy w Kole. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu, że udostępnił. Dziękuję bardzo. O głos prosił pan radny Sebastian Kuty. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni radni, ja chciałem podziękować tylko za głosowanie panu burmistrzowi za przekazane środki odnośnie ogrodzenia szkoły podstawowej nr 3. Rzadko tutaj składam podziękowanie w takich sprawach, ale to była faktycznie taka sytuacja, gdzie społeczność szkolna, powiedzmy z panią dyrektor na czele, zgłosiła do pana burmistrza o to, żeby przekazać jakieś środki. Tam ogrodzenie już było od pewnego czasu bardzo uszkodzone, stanowiło zagrożenie. Już nie wspomnę o aspektach wizualnych, więc dziękuję bardzo za to w imieniu swoim, pani dyrektor, społeczności szkolnej, jako radny, jako przewodniczący Rady Rodziców i w imieniu wszystkich rodziców. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kolejne podziękowania pani radna Ewa Baryła. Bardzo proszę. Podziękowania. I to jest dobre wprowadzenie, panie przewodniczący, bo idąc właśnie tutaj w ślad kolegi, ja chciałam z kolei podziękować za to boisko, które tak długo słuchaliśmy, że go brakuje, że wreszcie będzie robione boisko przy szkole nr 5, też w imieniu swoim, własnym, radnej, rodziców, dzieci, tego Rady Rodziców teraz się to nazywa, że wreszcie ostatnia szkoła będzie też miała boisko szkolne. A oprócz boiska jeszcze chciałam podziękować za ten parking w imieniu mieszkańców tam mieszkających na Nowej Kolejowej przy ulicy Opałki, za ten parking, który tam powstanie, który według mnie będzie będzie tworzył taką całość z tą ulicą piękną Opałki, która powstała. Przy samej ulicy parking też będzie wyglądał elegancko, bo w tej chwili to tam bagno, pył, piach w lato. Także bardzo dziękuję za te dwie inwestycje, że wreszcie dojdą do skutku. Dziękuję. tylko ten piękny widok, jeszcze te garaże blaszane trochę szpecą, ale no, myślę, że pani radna tym tematem też w przyszłości się zajmie. Z czasem może się wszystko zmienić. Jak powstanie geotermia, to kto wie, co tam jeszcze, może ekrany, może coś, nie będzie widać. Tak. No, dobrze, jeszcze pan radny Sebastian Kuty, bardzo proszę. Przepraszam, tylko jeszcze mam ratę, chciałem prowadzić, przepraszam, ale chciałem jeszcze podziękować oczywiście wszystkim radnym, którzy przegłosowali tę zmianę, bo to jest najważniejsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie widzę osób chętnych do zabrania głosu w tym punkcie. Przepraszam, nie zgłosiłam się. Ja do tego punktu jeszcze. Wolne głosy i wnioski. Dobrze, proszę. Pani Urszula Pękarz, bardzo proszę. Przepraszam, bo się zamyśliłam się. No tak, ja też będę dziękowała, ale nie w tym momencie, tylko ja, panie burmistrzu, chciałam uprzejmie panom burmistrzów zwrócić uwagę i koleżanek, kolegów radnych na te chaszcze, działkę z chaszczami przy Miejskim Domu Kultury. Ładnie, cieszymy się. Szymborska spełnia, ulica Szymborskiej spełnia swoje oczekiwania. Duży ruch jest, a po prawej stronie od ulicy Słowackiego, jak jedziemy do 3 maja, tam jest nasza miejska działka, panie burmistrzu, uporządkować. Ja już nie chcę tam nic budować, przynajmniej na dzień dzisiejszy, ale chociaż już chwasty wyrastają, będzie to bardzo brzydko wyglądało. Bardzo o to proszę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, ad vocem, tak. Odnosząc się tutaj do wypowiedzi pani radnej, właśnie no, tutaj pan burmistrz prowadzi tą sprawę dokładnie, bo to jest jego wydział, ale zaczynamy procedurę odlesiania tej działki. Żeby tam cokolwiek zrobić, to trzeba najpierw zmienimy jej po prostu przeznaczenie, żeby tam w jakiś sposób ładnie ten teren zagospodarować. Dziękuję. O głos prosiła pani radna Teresa Brzoska. Bardzo proszę. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, szanowni radni, ja chciałam nawiązać do tego apelu, który przed chwilą przeczytała pani Szczepaniak. Tak się składa, że też jestem akurat członkiem tego zespołu teatralnego, ale mam takie pytanie, nie wiem, czy do pana burmistrza, czy do pana mecenasa. Kto decyduje o takim miejscu usytuowania pomników na terenie naszego miasta? W tym wypadku chodzi o ten pomnik właśnie ławeczka upamiętniający Czesława Freudenreicha. Kto powinien zadecydować? Czy, jak mówią przepisy o tym? Ad vocem pan burmistrz, bardzo proszę. Jest praktykujący, ale generalnie na podstawie ustawy o samorządzie gminnym to państwo radni decydują o lokalizacji każdego pomnika na terenie gminy. Do tego nie ma nic burmistrz ani inne, powiedzmy, organy czy stowarzyszenia. Tutaj jedynym jakby decydentem, gdzie dany pomnik stanie, jest Rada Miasta. Ktoś się zwraca po prostu z wnioskiem do Wysokiej Rady, że na przykład ja chcę sobie pomnik postawić u siebie na podwórku i Rada Miasta musi mi na to wyrazić zgodę, czy po prostu to będę mógł sobie postawić. Czyli krótko mówiąc, jakby tutaj Rada Miasta podejmuje tę decyzję w tej sprawie. Czyli można to potraktować jako po prostu takie słowo doradcze czy coś, a to i tak powinno wrócić do nas jako do radnych? Szanowni państwo, ja myślę, że ten punkt nie jest chyba odpowiednim czasem, jeżeli chodzi o rozstrzyganie, gdzie ten pomnik, ławeczka ma być umiejscowiony. Jeżeli państwo radni chcieliby sobie na ten temat porozmawiać, można zwołać sobie odpowiednią komisję, czy nawet spotkać się prywatnie w jakiejś kawiarence i ten temat po prostu sobie omówić z odpowiednimi osobami, a nie będziemy dzisiaj w tym punkcie rozstrzygać, gdzie ta ławeczka ma stać i po prostu kto tą ławeczkę gdzie chce, szanowni państwo, ustawić. Wiem, że cel jest bardzo szczytny, jak najbardziej, ale myślę, że to nie w tym punkcie i nie dzisiaj nie będziemy o tym rozstrzygać. O głos prosi. Jeszcze pani przewodnicząca, ale ja nie dyskutuję tutaj, gdzie ma stanąć ta ławeczka, tylko zadałam pytanie zgodnie z przepisami, kto decyduje na terenie miasta Koła o usytuowaniu takich pomników. I pan burmistrz odpowiedział. No więc dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. O głos prosiła pani radna Wanda Obiała. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Ja jeszcze nawiążę do tematu tej lokalizacji przy ulicy Toruńskiej. Proszę Państwa, żeby zamknąć temat, Panie Przewodniczący, Pan mi da tu dokończyć. Z uwagi na to, że wyraziłam się w ten sposób, że Pan burmistrz się odsłania ode mnie. Że wyraziłam się w ten sposób, że teren przemysłowy został przekształcony na budownictwo wielorodzinne. Przepraszam Państwa, w przerwie skontaktowałam się telefonicznie z Panią Naczelnik z uwagi na to, że Pan burmistrz powiedział, żeby Pani radna nie insynuowała, że jest to wina, nie obwiniała Wydział, prawda? Ja nie obwiniałam Wydział z uwagi na to, że męczył mnie ten temat, bo Pan Przewodniczący pytał się, czy ja jako Przewodnicząca analizowałam tę lokalizację na komisji. Sprostowanie, proszę Państwa. Pani Naczelnik, bo ja mówię, proszę mi powiedzieć Pani Naczelnik, bo ja sobie nie przypominam terminu, kiedy dokonywaliśmy tej zmiany. Więc ta zmiana nie została dokonywana przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego, tylko dokonana została ta zmiana na tak zwany cel publiczny, prawda Panie Burmistrzu? Tak. I było to wewnętrznie w Urzędzie Miasta, dlatego ja jako Przewodnicząca nie posiadałam takiej wiedzy. Bo ja się wyraziłam w ten sposób, Pana Burmistrza nie było na sali, wyraziłam się w ten sposób, że jakby przyszedł wniosek do komisji, pochylalibyśmy się nad tym tematem. Więc jest wszystko wyjaśnione, proszę Państwa, jest przeznaczony ten teren na budownictwo wielorodzinne. Ja, nie mając tej wiedzy, dzisiaj zadałam pytanie krótkie i konkretne. Ile planowanych jest tam budynków? 4. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tyle. Pani radna, mi tylko chodziło o to, że jeżeli Pani czytała, a myślę, że Pani czytała czy projekt budżetu, czy inne uchwały, jeżeli pojawiło się nowe zadanie pod nazwą tej dokumentacji technicznej na te właśnie budynki, to wiadomo, że uchwałę to analizuje Komisja Budżetu. Ale czytając, że coś pan burmistrz ma na myśli realizować jakąś inwestycję, tudzież budynki komunalne na ulicy Toruńskiej, czy wtedy nie zapaliła się lampka członkom komisji, że może by ten temat zgłębić? No bo jeżeli chodzi o samą procedurę, żeby środki zabezpieczyć, wiadomo, to Komisja Budżetu i tego nikt nigdy nie podważy i nie będzie podważał. Ale jeżeli już chodzi o takie sytuacje techniczne, lokalizacje, to Komisja Budżetu praktycznie nie ma nic do tego. To już bardziej powinna się zająć tym Komisja Rozwoju czy Komisja Gospodarki Komunalnej, do czego, może powiedzieć, są powołani i bardziej branżowo w tym temacie by mogły operować. Dlatego mi tylko chodzi o to, czy jak się pojawiło nowe zadanie, czy miała Pani pomysł, żeby ten temat po prostu przeanalizować, jeżeli chodzi o nową inwestycję, żeby się więcej informacji dowiedzieć. I nic więcej nie chciałem wiedzieć. Członków, ja nie miałam takiego pomysłu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. O głos prosiła Pani radna Ewa Baryła. Tak, jeszcze raz poprosiłam o głos w dwóch kwestiach. Po pierwsze chciałam się odnieść do tego wystąpienia Pani Szczepaniak. No i z tego, co tu usłyszałam, że radni mają zdecydować, gdzie ta ławeczka będzie usytuowana. Mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości zostaniemy o to poproszeni, bo na razie nikt nas o to nie prosił. Ale jeśli już mogę się wypowiedzieć, to rzeczywiście to miejsce, o którym się mówi od dawna przy willi Freudenreicha, byłoby chyba najodpowiedniejsze. Zgrywałoby i nazwa i ulicy, i tej willi, i byłaby tam ławeczka, więc wszystko by było takie spójne moim zdaniem. Także myślę, że tu nie wiem, jakie inne miejsce wyznaczono i skąd to wystąpienie pani Basi, ale to, o którym się mówiło pierwotnie, myślę, że jest dobrym miejscem. I druga kwestia jeszcze, ponieważ w styczniu i w grudniu nie było wolnych głosów i wniosków, nie można było takich kwestii niezwiązanych z uchwałami wypowiedzieć, to ja jeszcze chciałam jedne podziękowania złożyć, które odnoszą się do poprzedniejszych uchwał. Mianowicie chciałam podziękować wodociągom naszym, panu prezesowi i pracownikom za naprawę, nie wiem jak to nazwać, naprawę, wyregulowanie, udrożnienie tej studzienki na ulicy Miodowej, bo już od dawien dawna Składałam interpelację, ponieważ tam po deszczu naprawdę były ogromne kałuże na ulicy, na chodniku i jeszcze za chodnikiem nie było gdzie przejść. W tej chwili już jest to naprawione, udrożnione, wyremontowane i naprawdę teraz po deszczu jeszcze tam troszeczkę ta studzienka już odbiera, ale jeszcze jest takie załamanie. Myślę, że to jest spowodowane tym, że ten chodnik jest tam opuszczony, bo kiedyś były tam garaże, więc zrobiono wjazd. Ale ten wjazd tam nie jest konieczny, bo w tej chwili na te działki są dwa inne wjazdy. Także jeszcze może i o tym trzeba pomyśleć, bo przy większych opadach jeszcze troszeczkę tam zastoiny są. Ale bardzo dziękuję za to, bo to też trwało kilka kadencji, zanim się doprosiłam. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję. Tylko mam taką prośbę na przyszłość. Nie dziękujmy za to, co jest, można powiedzieć, zadaniem spółki jednej czy drugiej, bo ja za chwilę podziękuję panu prezesowi za to, że mamy zimną wodę w kranie, a panu prezesowi Stasiakowi za to, że ciepło. Ale jest taka moda, że tu wszyscy dziękują, więc ja też podziękowałam. Wszyscy dziękują, wszyscy. Szanowni Państwo, ja tak jak mówiłem na początku kadencji... Przewodniczący też dziękuję. Ja już, Szanowni Państwo, naprawdę chciałbym, żebyśmy wrócili do powagi tego miejsca. Tak jak powiedziałem na początku kadencji, jeżeli potrzebujecie punkt podziękowania, to taki punkt wprowadzę do porządku obrad i wtedy każdy będzie mógł podziękować komu tylko chce, za co tylko chce. Za to, że mamy wodę w kranie na przykład, czy ciepło w rurach, no nie ma problemu, Szanowni Państwo. Tylko pamiętajmy, że to są powołane spółki do realizacji zadań własnej gminy, czyli dostarczania ciepła czy dostarczania wody. I to nie jest żadna filozofia, że jedna spółka czy druga na przykład coś usunęli, czy na przykład coś naprawili. Tak naprawdę poproszę o powagę, tak? A ja dziękuję tutaj Powiatowemu Zarządowi Dróg, że w miarę możliwości łata te dziury, które są w całym mieście po zimie. Podziękowania. Tak, dziękuję. Szanowni Państwo, wracając do tego punktu, widzę, że nie ma więcej osób chętnych do zabrania. Ja jako ostatni chciałem podziękować panu przewodniczącemu, że poprowadził dzisiejszą sesję. Dobrze, dziękuję. Szanowni Państwo, zamykam ten punkt. Przechodzimy do kolejnego, protokół 14.